Słowo Boga Ojca, 4 marzec 2014 roku. Warto przebaczać na każdym kroku. Ofiarujcie mi swoje przebaczenia. Przebaczajcie sobie wzajemnie. Przebaczajcie waszym krewnym, rodzicom, dziadkom. Przebaczajcie waszym rządom, prezydentom, dyktatorom, przebaczajcie narodom, ugrupowaniom i sektom. Przebaczajcie. Przebaczenie przecina więzy nienawiści, czyli śmiertelną nić oplatającą umysły ludzkości. Zdobędziecie się na wspaniałomyślność. Żaden grzech nie istnieje sam, oddzielnie, ale zawsze obciąża całą ludzkość. Przebaczajcie więc całej ludzkości i proście mnie, abym jej przebaczył, a na koniec przebaczajcie sami sobie. Pan Jezus bierze krzyż na ramiona. Akceptacja tego stanu rzeczy przynosi pokój duszy. Od tej chwili wszystko w życiu ma sens. Człowiek świadomie przyjmuje krzyż życia codziennego i postanawia go nieść aż do końca. Cała tajemnica świętości polega teraz na złączeniu własnego krzyża z krzyżem Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, i na niesieniu go z miłością i cierpliwością, tak jak to czynił Chrystus. W tej intencji, w jakiej niósł go sam Bóg i człowiek, jako pokutę za grzechy świata, błagając o zbawienie wszystkich ludzi, który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Yeah.